Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Kim on jest? Zastanawiają się uczniowie Jezusa. To pytanie o tożsamość Jezusa w Ewangelii według świętego Marka pojawia się bardzo często. Cała Markowa Ewangelia zdaje się być próbą szukania odpowiedzi na to fundamentalne pytanie. Kim jest Jezus? Bez wątpienia jest on kimś wyjątkowym. Sam o sobie mówi, że jest Synem Bożym, a cuda, które dokonuje, potwierdzają Jego boskie pochodzenie. Któż może uciszyć żywioły? Komu są one posłuszne, jeśli nie tylko swojemu Panu i Stwórcy? Jeśli więc Jezus ma władzę nad siłami przyrody, a one są Mu posłuszne, to znaczy, że Jezus jest Stwórcą tego świata i architektem praw w nim rządzących. Jezus jest Bogiem. Ten dzisiejszy fragment Dobrej Nowiny uświadamia nam jeszcze jedną prawdę, że pomiędzy lękiem a brakiem wiary zachodzi korelacja. Wiara usuwa lęk. Ten, kto wierzy, nie boi się. Kiedy w medytacji pochylimy się dzisiaj nad tym fragmentem Ewangelii, warto zadać sobie pytanie, czy w moim życiu są takie momenty lub przestrzenie, gdzie odczuwam lęk. Czy jest coś, czego w swoim życiu się boję? Choroba, nieszczęście, utrata pracy, a może śmierć. Jeśli tak jest, to znaczy, że jeszcze nie do końca wierzę w Bożą opatrzność nad światem i nad własnym życiem. Szukajmy oparcia w Bogu. Jeśli On z nami, któż przeciwko nam? Co może nam wyrządzić krzywdę lub jaką możemy ponieść stratę? Jeśli posiadamy Boga, to niczego nam nie braknie. Braki odczuwamy wyłącznie wtedy, gdy nie mamy Boga. Kiedy patrzymy na zalęknionych apostołów, prośmy Boga o silną wiarę, o przekonanie, że On nam wystarczy do pełni szczęścia i że poza Nim samym niczego więcej w życiu nam nie potrzeba.